Cześć kochani, z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą Noszenia Dzieci w Chustach. I dzisiaj film pod wpływem emocji, bardzo mocno pod wpływem emocji, ponieważ chcę coś bardzo ważnego przekazać wszystkim rodzicom, zwłaszcza tym, którzy udzielają się bardzo dużo na różnych grupach chustowych, na grupach, na które wchodzą nowi, świeży rodzice, e, którzy chcą się czegoś nowego dowiedzieć, chcą może skonsultować wiązanie. O co, o co mi głównie chodzi? E, przykład z dnia dzisiejszego. Prowadzę jedną z e, grup dla takich zupełnie początkujących rodziców. Grupa nazywa się Start do chustonoszenia. E, I kiedy zakładałam dwa lata temu tą grupę, to jest grupa, która jest stosunkowo nieduża, jeśli chodzi o liczebność rodziców, ponieważ bardzo szybko część rodziców z tej grupy po prostu znika, ponieważ dowiadują się tego, czego potrzebują ode mnie na tym starcie do chustonoszenia, a potem udzielają się gdzieś w innych grupach, w grupach takich już dla osób bardziej zaawansowanych. Natomiast część tych rodziców zostaje w tej grupie, Dlatego, że chcą, lubią, nikogo nie zamierzam zmuszać do tego, żeby tą grupę opuścił. I jedną z zasad, którą wprowadziłam na tej grupie, jest to, że tam odpowiedzi na pytanie będę udzielała tylko ja. Wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy, ponieważ no, przy grupie liczącej około kilku tysięcy osób. Tych pytań pojawia się sporo, i zależało mi bardzo długo na tym, żeby nikt poza mną nie odpowiadał na te pytania. Dlatego, że no i właśnie, przechodzę, przejdę do sedna. E, żeby umieć dać feedback rodzicom, nie wystarczy umieć wiązać. To jest zdanie, które powtórzę jeszcze raz. Żeby potrafić. Rodzicowi, który pierwszy, drugi raz w życiu wiąże chustę, dać odpowiednią, odpowiedni feedback na to, co robi. Nie wystarczy to, że umiemy wiązać i potrafimy ocenić, czy to wiązanie wygląda lepiej czy gorzej na zdjęciu, które rodzice zamieszczają. E, żeby dać feedback, trzeba jeszcze potrafić dawać feedback. E, trzeba Zrobić to z dużym poszanowaniem dla osoby, która o ten feedback prosi. Zwłaszcza jeśli są to rodzice, którzy startują w noszeniu, którzy dopiero tak naprawdę próbują się do tego przekonać, bo ok, jeśli trafimy na kogoś takiego, który ma charakter bardzo, bardzo, bardzo mocną ambicję, ma taki charakter, do którego. Te negatywy nie zawsze trafiają. Po prostu, ok, dobra, negatyw trzeba poprawić, robimy, działamy dalej. Ale nie każdy tak ma. Bardzo wiele rodziców zareaguje w ten sposób, że nie, ja tego nie potrafię, to jest nie dla mnie, nie, to dzięki, do widzenia. I, i więcej po tą chustę nie sięgnie. I to jest coś, co było dla mnie motorem do tego, żeby w ogóle ta grupa powstała. Na prośbę rodziców pozwoliłam na to, żeby jednak wypowiadali się wszyscy, ale kiedy czytam niektóre z tych komentarzy, po prostu boli mnie serce, ponieważ wiem, że po tej drugiej stronie tą osobą odbierającą ten feedback może być osoba, której te komentarze zwiążą ręce dosłownie, dosłownie zwiążą ręce. I nic nie pomoże stwierdzenie idź do doradcy, doradca ci pomoże, bo wtedy już jest tak zwana musztarda po obiedzie. Dlatego apeluję do Was bardzo mocno. Powstrzymajcie się od dawania feedbacku, kiedy nie do końca jesteście nie tyle technicznie e, do tego uprawnieni, czy, e, czy z Wasza wiedza jest na tyle dobra, że potraficie to wiązanie ocenić. O tyle e, feedback. Skierowany od doradcy noszenia. Po pierwsze, działanie autorytetu, bo takim jest doradca noszenia w kwestii wiązania chusty, a po drugie, feedback od osoby, która oprócz tego, że uczy się wiązać, uczy się tego, jak dawać feedback. Bo to jest część naszego szkolenia, to jest część naszej pracy, to jest część e, i to gruba część e, tego. Co jest naszym bardzo ważnym zadaniem. Nie tylko nauczyć technicznie, ale i ustawić mentalnie rodzica do tego wiązania. A taki nie do końca sprawny feedback może właśnie to utrudnić. Dlatego dzisiaj pozostawiam Was z tym tematem i przemyślcie, kiedy następnym razem będziecie. Oceniali wywiązania, zwłaszcza osób, które robią to po raz pierwszy, drugi, które jeszcze nie do końca są na to gotowe. Z mojej strony to tyle, i myślę, że do usłyszenia na kolejnych moich rozważaniach o chustach i nosidłach.